Witamy Państwa serdecznie. Cieszymy się, że tak licznie wszyscy przybyli. No, chcemy Państwa zaprosić na wystawę prac malarskich. Magdaleny Nowak, to jest moja koleżanka, najdroższa z roku. Ona opowie nieco o swoich pracach. Chciałobyśmy jeszcze podziękować tutaj paru osobom, które przyczyniły się do tej wystawy. Jest to Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie oraz Biuro Promocji. Oraz no, osobiście Patrykowi Kościółko, który tutaj fizycznie nam pomagał, wieszał te prace z nami. Także chciałabym podziękować również moim rodzicom. Zapraszam do konsumpcji pysznych, pysznych ciasteczek, które jeszcze są, myślę, ciepłe. No i życzę udanej zabawy. Nie wiem, może Magda tutaj trochę o swoich pracach. No, główną inspiracją to są portrety. Jestem związana ze scenografią i wykorzystuję materiały, które tam gromadzę w czasie prób różnego typu zdjęcia, które potem przekładam na obrazy, jeszcze dodając coś od siebie. Także no, serdecznie zapraszam do oglądania. Dziękuję. Ja tutaj będę robić projekt w naszej starej mleczarni we Wschowie. To znaczy się, no to projekt ten nie będzie oczywiście do realizacji, bo tam dużo rzeczy oczywiście. Każdy projekt jest do realizacji. Jest do realizowania, oczywiście, że tak. No w każdym bądź razie, no to wszystko wyszło w ten sposób, że ja robiłam tam zdjęcia, dokumentację. I z tych zdjęć po prostu, no one były moją inspiracją, to są takie zdjęcia, no można tam odnaleźć jakiś stary słup, nie wiem, trochę cegły, trochę przekształcone to przeze mnie, trochę moich odczuć, także to takie abstrakcyjne bardziej rzeczy, ale inspiracją była nasza mleczarnia.